Okej, okay, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mamy kontynuację jednego ze scenariuszy, który miał 300 eventów plus, bo dokładnie w sumie dalej nie wiem, ile on miał. Jest to oczywiście scenariusz od Red Gaia. Macie chyba link w opisie, jeśli się nie mylę, jakbyście chcieli sami tutaj właśnie zagrać. Gramy tutaj właśnie kontynuację, w tym odcinku już stoczymy tutaj drugą wojnę światową, więc pewnie będzie ciekawie. W takim razie co? Mamy tutaj poprawę sytuacji, okej. Okay. Bo jakby ktoś nie wiedział, w poprzednim odcinku mieliśmy wojnę domową i sporo się działo, to możecie sobie obejrzeć na kanale, na pewno gdzieś odcinek znajdziecie. No i tak, po wojnie sytuacja gospodarcza znacznie się poprawia. Zarówno propaganda, jak i rzeczywista sytuacja pokazuje, że Niemcy podnoszą się, a polityka w państwie uspokaja się. Mieszkańcy dzięki temu są szczęśliwi. To dobrze oczywiście, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. No i teraz tak, mamy Anschluss. Wojna domowa się skończyła, ale wiele na niej straciliśmy. Naszą kolonię, Malmedy, Kłajpedę, Gdańsk. Musimy się jakoś odbudować, ale abyśmy udawali dobre intencje, musimy zaatakować państwo, do którego mamy jakieś uzasadnione roszczenia. Takim państwem jest Austria, ponieważ Austriacy to ta sama narodowość co Niemcy, a więc społeczność międzynarodowa nie powinna się do nas przyczepić za aneksję. Okej, więc możemy albo wysłać u Austrii ultimatum i anektować ją, albo Austria to cały sąsiad, który zabezpiecza nam granicę. Nie. No w sumie ja bym w sumie mógł anektować, więc weźmy sobie właśnie ten sposób. No i się zgodzili. No ulega tutaj, proszę bardzo, dostaliśmy tutaj wszystkie prowincje. Mamy też trochę tutaj więcej armii. No to sobie ją prześlemy. I teraz mi się przydało tutaj właśnie ogarnąć asymilację, bo jej trochę tutaj zostało jeszcze z wojny domowej i w ogóle, więc może ją właśnie teraz zrobię. Okej, okay, bunt Austriaków. Niektórzy Austriacy nie zgodzili się na aneksję ich państwa. Ci bardziej radykalni buntują się. Powstańcy przyjęli część prowincji. Na szczęście Wiedeń pozostaje po naszej stronie frontu. Ale na jak długo? Okej, okay, czy po prostu mamy tutaj jakąś wojnę domową? Znowu. No cóż, czasem i tak bywa, ale dobra, to jakoś sobie z tym może jeszcze poradzimy. Okej, okay, więc to szybko to jest, oczywiście przejmujemy, żeby nam jakoś tutaj za bardzo nie uciekli z naszej tutaj ręki. No i dobra, w takim razie tutaj szybko musimy w ten sposób się przejąć, tutaj pyk i pyk. I powinno się już udać tak naprawdę, zobaczmy. No i się udało, dobra. Pokonanie buntowników, wspaniale. Jakaś wojna, aha, to z nimi, no dobra, to udało się ich pokonać już, więc nie mamy tej wojny. No i tak jak mówiłem, jest. No więc teraz już dokończ tą asymilację, bo no trzeba ją zrobić, żeby potem mieć po prostu łatwiej rekrutować jednostki. W takim razie właśnie muszę tutaj dokończyć asymilację. Okej, okay, Włochy chcą dołączyć do osi. Król Włoch Wiktor Emanuel pragnie przyłączyć Włochy do osi Berlin-Stockholm. Czy zgodzimy się na ich przyłączenie do nas? No, nie będziemy, możemy w sumie się zgodzić, no jakby. Zobaczmy sobie, jak oni tutaj wyglądają. Ósme miejsce, no nie są aż tacy słabi w rankingu, więc ja bym ich przyjął, bo jednak jak patrzę na przykład taki sojusz aliantów, to jest tutaj, jest Francja, która jest pierwsza, jest Wielka Brytania, która jest 11, więc to już nie jest aż tak dobrze. Ale i tak ta Francja jest dosyć potężna, więc tutaj myślę, że każda pomoc by się przydała, więc jak najbardziej tutaj właśnie Włochy bym sobie tutaj właśnie połączył z nami. Tu w ogóle widzimy, że Polska tutaj podbija Galicję, jak widzimy, no Polska tutaj się też rozwija, no więc całkiem spoko. No dobra, trzeba tutaj skończyć asymilację, bo jednak aż tutaj Niemcy nie są aż takie dobre. Okej, okay, to są jakieś żądania? Okej, okay, spoko, niech będzie. Okej, okay, kwestia kraju sudeckiego. Kraj sudecki to niemieckojęzyczny region, przygraniczony Niemiec i Czech, położony w tym drugim państwie. Uważamy, że powinniśmy wysłać ultimatum do rządu w Pradze, aby oddali nam ten region. No cóż, oczywiście wyślimy, bo jednak tutaj niemieckie regiony powinny być w Niemczech, a nie w jakichś Czechach. Oczywiście, wiadomo wszystko o co chodzi. I czy się zgodzą? Okej, okay. Francja wspiera Czechów, okej. Okay. Francja ogłasza, że nasza agresja na Czechy oznacza francuską agresję na nas. Wehrmacht jednak uważa, że nie mamy się czego obawiać, bo Francja jest w trakcie kryzysu i albo nie zaatakuje, albo gdy nas zaatakuje, może przegrać. Okej, okay, no warto mieć tą informację. Czechy odmówiły, no to musimy ich podbić. W takim razie podbijamy oczywiście, a z tym raczej problemu być nie powinno, więc oczywiście sobie wjeżdżamy do nich. No i pyk, prowincja po prowincji. No i dobra, wbijmy tutaj do reszty w sumie. Niech będzie, że to całe Czechy po prostu podbijemy. Okej, okay, pyk, 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 pyk. I mamy całe Czechy podbite. Francja wypowiada nam wojnę. Francja nie może sobie pozwolić na nasze darmowe zajęcie Czech, dlatego oni wypowiadają nam wojnę. Warto również powiedzieć, że z tego powodu, aby ominąć francuską linię Maginota w Alzacji, w okolicach 1 sierpnia zatokujemy kraje Beneluxu. Na razie jednak powinniśmy się bronić przed wojskami francuskimi, wszak Francuzi słabi nie są. No dobra, niech będzie. Podaj Czech doskonale, oczywiście tutaj wszystko jest tak jak miało być. Więc teraz te wszystkie jednostki w sumie wystałoby się tutaj właśnie na linię Maginota, bo tutaj w sumie może to być całkiem potrzebne, jakby nie patrzeć. Bo nie wiem, czy tutaj właśnie ta Francja kombinuje, a może tutaj naprawdę sporo jeszcze
wykombinować. Okej, tutaj czekamy, oczywiście pokój sobie bierzemy i zobaczymy, czy Zafrancja coś zaatakuje w ogóle? Chyba nie, będzie atakowała, tak mi się wydaje coś. Okej, to ciekawe, bo mają w ogóle wojnę z Hiszpanią, jakby... Ta wojna w tej chwili nie jest za bardzo nam potrzebna, jak mam być szczery. W ogóle... Ej, czekajcie, co? Z Francją mamy pokój w ogóle. Czekaj, co się tutaj stało właśnie? Okej, no ja tego rozejmu nie podpisywałem. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebym coś takiego w ogóle próbował zrobić. No ale spoko, no rozumiem w sumie. Znaczy, nie rozumiem, ale no niech będzie. Jakby ja na tej linii mogę dalej stać sobie. A w tym czasie po prostu sobie tutaj właśnie ogarnę trochę asymilacji. I powinno być wszystko jak najbardziej w porządku. Okej, Amerykanie wpadają nam wojnę. USA i Kanada chcą powstrzymać niemiecki totalitaryzm. Niedobrze, no to nie jest zbytnio dobrze. Tym bardziej, że Ameryka jest mniej więcej na naszym poziomie, więc to naprawdę nie jest zbytnio dobrze. Ale z tego co widzę, tutaj właśnie Stany zaczynają też wojnę z innymi państwami, takimi jak Meksyk albo te państwo, więc no tutaj mogą nad się nami nie zająć, jak mam być szczery. No zobaczymy w sumie. My tutaj niby stoimy na tej granicy Francji, ale tutaj też nie ma co stać tak naprawdę. Tutaj Włochy atakują Hiszpanię. No mam nadzieję, że oni sobie poradzą tutaj sami, bo jakby nie za bardzo chce mi się im pomagać w tej chwili. Ja bym teraz w sumie się właśnie skupił na tej asymilacji. A potem jakoś trochę podbustowała naszą ekonomię, bo ona też nie jest jakaś mega wybitna. A wiadomo, że jednak lepsza ekonomia nam posłuży dobrze. W ogóle Szwecja zamieniła się w jakieś Stora Sferige. Atakuje sobie całą Skandynawię. Jakby, nie wiem, co się do końca dzieje, ale jakby... Okej, no może być. W sumie jakby Szwecja będzie coraz silniejsza, więc mi to pasuje. Aczkolwiek nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie mam o tym żadnych informacji, no ale wiem, że coś się dzieje, więc... Chociaż tyle dobrego. Okej, przygotowanie do inwazji na Polskę. Plan wschodni zakłada inwazję na Polskę, bo chcemy odzyskać utracone ziemie, Wielkopolska i Pomorze. I przy okazji podporządkować sobie Polskę. Planujemy taką inwazję na 1 września 1933 roku. Warto się przygotować. Okej, no to się przygotujmy oczywiście. Mam trochę tych jednostek na linii Marzynota, ale nie wiem, czy to będzie w ogóle potrzebne. Więc teraz właśnie chciałem tutaj podłuszać trochę ekonomię i populację, ale widzę, że chyba lepiej będzie teraz właśnie zbierać trochę pieniędzy na tej granicę z Polską. W ogóle Włochy tutaj sobie poradziły fajnie z Hiszpanią, więc choć tyle dobrego, że coś w końcu Włochy robią. No my z Francją niby teraz wojny nie mamy, ale też póki co tych jednostek nie będę stąd odsuwał, bo to nie wiem jak się skończy. W ogóle co tu się dzieje, przepraszam bardzo. Czemu Rosja ma tutaj wojnę z Polską, z Iranem, z Białorusią? Tu się w ogóle dzieje. Znaczy okej, no rozumiem troszeczkę tą sytuację, znaczy nie rozumiem w sumie. Ale spoko. Świecja tutaj sobie poradziła z całą Skandynawią, więc też jest bardzo dobrze. No cóż, nasza potęga jest coraz większa, też jesteśmy już teraz w pierwszym miejscu. No, wyprzedziliśmy Stany, prawda, bardziej pod ekonomią, bo tutaj reszta to trochę jesteśmy w tyle, ale to nie problem. No więc tak, uzbieram trochę więcej pieniędzy. Mamy czas do 1 września, więc trochę nam zostało jeszcze czasu. Okej, no w sumie miesiąc w Gerce to jest jakieś 2-3 tury. Więc ja bym w sumie już zaczął tutaj właśnie rekrutować trochę jednostek, żeby się tutaj nie wydarzyła niespodziewana rzecz. Okej, no i niby za jedną turę powinniśmy już mieć wojnę. No i tak, mamy inwazję na Polskę. A więc nastał czas na inwazję na Polskę. Żołnierze już stoją na granicy w oczekiwaniu na rozkazy. Możemy atakować Polskę albo nie atakujmy jej. W takim razie co? No lecimy do przodu w sumie. Nie ma tutaj co nad się zatrzymywać. Okej. No na razie Polska to będzie raczej pusta, bo ona ma wojnę właśnie z Rosją. Więc trochę można powiedzieć, że wykorzystaliśmy dobrą sytuację na atak. No ale cóż, no mogę się tego spodziewać, a to, że się nie spodziewali, to już nie moja wina. Trwamy tutaj wojnę ogólnie z Białorusią, ale raczej aż tyle nie będę chciał przejmować, bo trochę wygląda to tak, jakbyśmy teraz próbowali ratować Rosję przed inwazją właśnie Polski i Białorusi, co jest trochę dziwne, bo ja bym nigdy raczej nie pomógł Rosji. Ale no cóż, no niech będzie i tak w sumie. No to lecimy przed siebie dalej. Kraków trzeba podbić. W sumie te jednostki niech one nie lecą, niech one tutaj zostają w sumie na linii Marzynota. I tak raczej sobie tutaj poradzimy. Tutaj widzę, że Polska jakieś jednostki wysłała do nas, ale to było raczej w ilości kilku, więc to raczej nas nie zatrzyma. Okej, ale w Krakowie już mieli trochę więcej, czyli sobie Bytom. No to niezbyt dobrze. Okej, dotykanie Wielkopolski Gdańska, doskonale. No i bardzo dobrze. Tutaj będę musiał się trochę cofnąć, ale raczej nie jest aż taki duży problem. Więc spokojnie, tylko... Okej, już myślałem, że mi usunęli te jednostki. Jednak nie usunęli, tylko po prostu one znikają. O, dobra, myślałem, że znikły wszystkie w ogóle. No ale cóż, no to jest nasz Edge, który się buguje oczywiście za każdym razem. No dobra, oni teraz będą tutaj uciekać przez całe życie swoje. Więc, no, będzie trzeba teraz ich gonić. Ale dobra, no mam jednostki do gonienia, więc czemu by ich nie gonić? No i w sumie już dogoniłem. Warszawa pusta, co ciekawe. No w sumie czego się mogę innego spodziewać. Okej, no i teraz polećmy tutaj sobie jeszcze dalej. Tutaj bym sobie trochę wysłał więcej jednostek właśnie
Na południe, bo tutaj mam ich trochę mało, a na północ mam dosyć dużo, a to bym powiedział za dużo troszeczkę. No, to na spokojnie. No i tak, w ogóle czemu Włochy jeszcze nie podbiły Hiszpanii? Okej, dobra, tutaj wyspy zostały. Bo co się tutaj dzieje? Halo, co to jest? Okej, Francja w ogóle jeszcze nie daje rady z jakąś republiką środkowoafrykańską. To jest dosyć ciekawa sytuacja, no ale cóż, może zostawmy to bez komentarza i podbijmy w końcu Polskę, bo to jest nasz cel, a trochę z nim czekamy za długo. W końcu miała być to szybka inwazja, więc lecimy przed siebie, no i lecimy dalej, raczej to... No raczej nic nas nie zatrzyma tak naprawdę, chyba że tutaj Polska jakoś, nie wiem, nagle zrobi dużo jednostek, trochę wątpię. Okej, wojna przeciwko Bułgarii, no nie wiem. Trochę średnio mi to wygląda. Relacje mamy tak dobre, więc raczej tutaj Włochy się nie odzywają po prostu do nas. Okej, więc lecimy dalej. No, ta Polska jest taka, że naprawdę raczej już wszystko tutaj podbijemy bez problemu. Okej, to też widzimy, że już Rosja w ogóle zaczęła podbijać, chociaż tutaj i tak to Rosja no, jest z kilku stron atakowana, więc ma jakieś problemy. No ale dobra, Białoruś w sumie też możemy sobie powoli przejmować. Jakby czemu by nie? Jak może na darmo wziąć, to bo oczywiście bierzemy, jak to na Polaków przystało, chociaż gramy Niemcami. Ale dobra, to już nie jest ważne oczywiście, to byś tym przejmował. No i wjeżdżamy sobie tutaj dalej. Pyk, pyk, pyk. Białoruś jest przejęta prawie cała już. No tutaj jeszcze Rosja tylko musi przejąć. Ale ciekawe, czy będę musiał sam ten pokój brać, czy jakiś event z tym będzie, bo rozumiem, od Gaja by był event. A jeszcze nie ma żadnego eventu, no zobaczymy za chwilę w sumie, jak podbijemy tutaj wszystko. I nie ma chyba eventu, no więc cóż, będę chciał chyba sam tutaj właśnie wziąć ten pokój. Teraz sobie pomogę tutaj może Włochom po prostu zrobić tutaj cały ten... Widzę, że Włochy tylko tyle mogły wziąć z tego. Dobra, może być, niech one się zgodzą przynajmniej, okej, zgodziły się. Więc teraz tutaj Polska oczywiście tutaj sobie też możemy wziąć troszeczkę tych terenów. Okej, na pewno nie wszystko będziemy mogli wziąć. Ale tutaj widzimy, że coś takiego możemy wziąć. Tutaj nawet Kłajpedę trzeba wziąć. Okej, coś takiego myślę, że wygląda całkiem solidnie, jakby nie patrzeć. No i dobra, ale mamy właśnie w ten sposób tutaj granicę. No, wygląda to całkiem spoko. Co tutaj Polska w tej chwili trochę by była lepsza, jakby była Litwą, bo tutaj Polska trochę ma trochę mało. Ale tak raczej tutaj Rosja to wszystko podbije, więc jak to się skończy, niezbyt dla nich dobrze. Okej, ja w tej chwili tutaj oczywiście wycofam trochę jednostek. W sumie bym trochę ich usunął, bo mam ich tak strasznie dużo, więc... Niekoniecznie to jest potrzebne, jak mam być szczery. I trzeba teraz ogarnąć jeszcze asymilację, więc to też oczywiście teraz sobie zrobimy. Okej, no już tutaj asymilację z góry zrobiłem. No to jeszcze kilka jest prowincji, a to naprawdę już jest bardzo mało i można powiedzieć, że już zrobiłem. Okej, jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, ale te prowincje 89% i tak muszę to asymilować, to trochę dziwne co to jest. W ogóle też dziwne, to Białoruś sobie daje radę jeszcze. No to jest dosyć dziwne, naprawdę. I tak, mamy teraz wojnę tylko z USA, jakby... Można było z nimi walczyć, tylko oni to i tak przegrywają z jakąś Konfederacja Kalifornijska. Okej, ej, to w sumie ciekawe, pewnie wojnę domową mają jakąś. Tutaj moje, nie wiem, angażowanie się jakoś w tą wojnę trochę nie ma sensu, bo też USA, no, miało niby z aliantami tutaj chyba jakoś sobie grać razem. Ale też alianci właśnie jakby, nie wiem, mają ze mną sojusz, nawet nie wiem czemu i kiedy. Znaczy nie sojusz, tylko oczywiście pokój, o to mi chodziło. No i cóż, raczej tutaj nic nie będzie się jeszcze działo z eventów. Chociaż było też jakaś zmianka o tym, że będziemy sobie właśnie przez Benelux przechodzić, więc... Ja bym jeszcze w sumie mógł trochę poczekać. Okej, w ogóle powiedział nam wojnę Tajlandia, jakby... Okej, Tajlandia, jakby... Nie wiem czemu mi wypowiedzicie wojnę. Ale spoko, rozumiem, jakby jak najbardziej. Rosja jest podbijana w ogóle przez... 5 różnych państw, jest Japonia tutaj... Nie, to jest Polska, okej. Jakby to jest Polska. Mamy tutaj jeszcze Białoruś, Iran, nie wiem, tutaj się dzieje strasznie dużo rzeczy. Ja mam wrażenie, że tutaj właśnie moja wojna, druga wojna światowa skończyła się trochę przypadkiem przez to, że właśnie mam pokój z Francją. Nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy ja to przypadkiem zrobiłem, ale no, nie robiłem raczej pokoju sobie. Ale cóż, nic z tym nie zrobię już w tej chwili, więc się zakończymy. Oczywiście to jest jeszcze beta bety, więc pewnie będą jakieś poprawki, jakieś nowe eventy. Więc pewnie za jakiś czas jeszcze zobaczymy właśnie ten scenariusz w wykonaniu Red Gaia, tylko po prostu zaktualizowany. Pewnie już nie będzie miał 300 eventów, tylko trochę więcej. Ale właśnie zobaczymy następnym razem z tego scenariusza. Więc co, widzimy się już jutro, bo bardzo oczywiście trwa. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Siema!